Dobry wieczór. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Sprawdźmy nasze połączenia. Dobrze mnie widać? Czy dobrze mnie słychać? Czy wszystko jest ok? Postawcie plusiki, tak? Aha, dobrze widzę. Reagujecie, super. Fajnie. Dobrze, wszystko działa. Zaczynamy. No, przepraszam, jak widzicie po tytule, będziemy dzisiaj rozmawiać o stopach. No, uważam, że to jest bardzo ważny temat. Dlaczego jest ważny, to się okaże, tak? Będziemy o tym dużo rozmawiać, dużo będzie slajdów. Nogi, same nogi, stopy, więc nie będziemy czekać, a już od razu przechodzimy do treści. Porozmawiamy o tym, o problemach, które dotyczy stóp, o tym, o kosmetykach oczywiście. Mamy dosyć sporo kosmetyków, tak jak i no, do wszystkiego, prawda, i do włosów, i do ciała, i do twarzy, więc też dobrze byłoby się znać na tych preparatach kosmetycznych, które oferuje nam Tiandé. Trochę tego jest i ważno wiedzieć też, dla kogo są te preparaty i jaki mamy problem ze stopami, a jak życie pokazuje, jak praktyka pokazuje, no jest ten problem ze stopami, znaczy problem ze stopami wiąże się nie tylko z wyglądem, czyli dbamy czy nie dbamy, tak, czyli z estetyką, ale też wiąże się z naszym zdrowiem, więc ja uważam, że ten dzisiejszy temat nasz bardziej jest, no idzie w kierunku zdrowia, a nie tylko urody. Oczywiście to wszystko jest ważne, ale właśnie będziemy dzisiaj dużo mówić o tym, jak sobie pomóc przez stopy. Dlaczego? Dlatego, że w Chinach mówi się, że stopy to jest nasze drugie serce. W Chinach bardzo dużo zwracają uwagę na stopy i głównie diagnostyka pacjenta zaczyna się właśnie od, no, od kilku rzeczy. Sprawdzają, zanim wyślą kogoś na badanie krwi, to sprawdzają język, bo po nim też można bardzo dużo powiedzieć o stanie zdrowia pacjenta, zwracają uwagę na stopy i no, jakby tak delikatnie powiedzieć, dają, żeby sprawdzić, jak pracuje organizm, jak pracują jelita, jak pracuje żołądek. No to no pewnie o tym słyszeliście, więc też będę mówić chyba wprost, bo tak mi będzie łatwiej. Dają po prostu nocnik, żeby człowiek zrobił no, swoje potrzeby, żeby można było ocenić, w jaki sposób to wszystko wygląda, tak? Bo i myślę, że jeżeli interesujecie się tematem zdrowia, to możecie znaleźć informacje w internecie też i sprawdzić w taki sposób siebie, na ile wasz organizm jest zdrowy. I co trzeba, na co trzeba zwrócić uwagę i co trzeba z tym zrobić. Także to są takie trzy najważniejsze rzeczy, a dopiero potem już zaczyna się takie chińskie leczenie. No a my oczywiście dzisiaj no, porozmawiamy tylko o no, jakiejś tam minimalnej części tych badań, czyli porozmawiamy o stopach i oczywiście o tym, co możemy zrobić i jak sobie możemy pomóc. Też w medycynie chińskiej mówią, że stopy to jest, no, one są odzwierciedleniem naszego ciała. To, że nasze oczy odzwierciedlają naszą duszę, no to my o tym wiemy. Ale jest jeszcze takie stwierdzenie, że
stopa jest zwierciadłem ciała. Dlaczego? No, chociażby dlatego, że na stopach mamy receptory, które odpowiadają praktycznie za cały nasz organizm. Stopy są różne. I tak się składa, że my zwracamy na stopy uwagę wtedy, kiedy zaczyna się okres taki wiosenno-letni, wtedy, kiedy już trzeba założyć klapki, czyli odsłonić stopy, pokazać. Najczęściej nosimy buty i nasze stopy, no, głównie tylko z taką powierzchnią mają do czynienia. Ja bardzo często słyszę, ja praktycznie od każdej kobiety słyszę, i nieważne jakiego statusu jest ta kobieta, ale no, praktycznie każda mówi, że jak już przychodzi ten okres wiosenno-letni, to każda mówi: o, trzeba zająć się stopami, o, trzeba iść do kosmetyczki, o, trzeba zrobić pedikier i tak dalej, i tak dalej. Zawsze pytam, a co jest, no bo mnie, szczerze mówiąc, mnie to irytuje. Dlaczego trzeba o stopy dbać tylko wtedy, kiedy trzeba je odsłonić i pokazać stopy w klapkach, a przez resztę, powiedzmy tam 9-8 miesięcy, o stopy nie trzeba dbać. I no, chciałabym jednak gdzieś zmienić to myślenie i wytłumaczyć, dlaczego trzeba o stopy dbać tak samo, jak i o twarz, o nasze ciało, bo, no, bo ciało też przecież przykrywamy ubraniem, prawda? I tylko w niektórych momentach odsłaniamy, prawda? Ale mimo wszystko jednak coś tam czasami dla siebie robimy. I jeżeli będziemy zajmować się stopami zawsze i wprowadzimy taki nawyk w swoje życie, to myślę, że odwdzięczą się nam stokrotnie. A poza tym zadbane i gładkie stopy przyciągają wzrok, prawda? No, o tym to na pewno każda kobieta wie, bo chociażby na ten letni okres, no, musi zadbać o stopy, żeby to ładnie wyglądało. No i naga, wypielęgnowana stopa oczywiście też pobudza wyobraźnię. A stopy nasze są jak lustro. Mogą nam powiedzieć bardzo dużo. Mogą powiedzieć o człowieku, o jego zdrowiu, o jego dolegliwościach i stylu życia. No i oczywiście stopy odgrywają bardzo ważną rolę, dlatego że noszą nas przez całe życie. I wiele schorzeń bierze się od stóp i nóg, albo na nich się kończy. I właśnie dopiero wtedy zwracamy na to uwagę. Poświęcamy, tak jak już wspomniałam, bardzo mało czasu. I zwracamy uwagę dopiero wtedy, kiedy pojawia się jakiś problem. Najczęściej jest tak, ponieważ tak jak, no, widzicie, że stopy odzwierciedlają, to jest taka mapa naszego organizmu, odzwierciedla każdy, znaczy narząd naszego organizmu, to my możemy zbadać siebie. Wtedy, kiedy już nam zaczyna coś boleć, można to sprawdzić, dotykając, dociskając pewne punkty na naszych stopach, ale od razu wam powiem, że wtedy, kiedy już coś się dzieje z naszym organizmem, znaczy wtedy, kiedy zaczyna boleć nam jakiś punkt, który dociskamy, uciskamy, to oznacza, że ten narząd boli nam już około 2 lat. Tak jest. I boli, znaczy jest problem, bo my nie odczuwamy to być może w żaden sposób. No, nie badamy się albo dobrze się czujemy, tak, ale wtedy, kiedy uciskamy pewne punkty, nam to boli i możemy już jakby się, no, domyślić, że
i jest problem z tym narządem. Poza tym stopy się zmieniają. I nawet wtedy, kiedy nasz organizm jakby nie daje nam żadnych sygnałów, że coś się dzieje, ale stopy się zmieniają z wyglądu. Dlatego warto poświęcić im czas tak samo jak i włosom, paznokciom u rąk, dłoniom, prawda? I no bo skoro my wiemy już pracując w firmie kosmetycznej, że dłonie są naszą wizytówką, podajemy, prawda, dłonie do uścisku, no to stopy też są bardzo ważne i no jednak bardzo dużo osób zwraca uwagę na to, jakie są stopy. Tak, a poza tym no, jest też bardzo dużo problemów związanych zdrowotnych, związanych ze stopami i bardzo dużo osób po prostu nie chce o tym rozmawiać, bo też uważa się, że to jest ta część ciała, którą nie chce się pokazywać, bo no bo właśnie, no bo albo suche pięty, albo popękane pięty, albo są odciski, albo ja już tutaj nie mówię ogólnie o paznokciach, jak wyglądają, tylko o kształcie stop, no bo stopa może też być zdeformowana i to też może świadczyć o naszym zdrowiu. Poza tym bardzo ważnym takim sygnałem jest to, że wtedy, kiedy nasze stopy nam puchną, na przykład molą, i, no i dopiero wtedy jakby zwracamy na to uwagę, i, ale no, co najczęściej my wtedy robimy? Po prostu albo robimy sobie jakąś kąpiel, no dobrze, jeżeli robimy, albo no, nie robimy tej kąpieli, bo z jakiegoś tam powodu, no, nie wiem, nie mamy czasu, albo po prostu wiemy taki prosty sposób, kładziemy stopy ciut wyżej głowy i żeby krew troszkę odpłynęła, i to jest taka stara metoda, oczywiście chyba każdy o tym wie, ale rzeczywiście na jakiś czas to przynosi ulgę. Ale to, że bolą, to, że puchną, to nie wolno tego bagatelizować, bo to może świadczyć o tym, że jest problem z nerkami, jest problem z wątrobą i na to trzeba zwrócić szczególną uwagę. Poza tym też odciski albo pękające stopy też mogą świadczyć. Istnieje też dużo takich różnych chorób, które no, mogą nam wskazywać o tym, że jest jakiś zdrowotny problem. I jeszcze będziemy o tych problemach dzisiaj rozmawiać. No i dobrze. I co powinniśmy robić i na co powinniśmy zwrócić uwagę i w jaki sposób powinniśmy dbać o stopy i ogólnie o nasz organizm. Jak wiecie, mamy bardzo duży wybór kosmetyków. Mamy peelingi, sole i peelingi, które są przeznaczone do twarzy i peelingi, które przeznaczone do rąk, mogą być tak samo używane i do stóp. I to samo dotyczy też naszych soli, które przeznaczone do całego ciała, no bo stopy przecież też są naszym ciałem. I ja nie będę dzisiaj mówiła o wszystkich solach, o wszystkich peelingach. Na niektórych się zatrzymam i powiem, kto powinien stosować sole, kto powinien stosować peelingi, tak? Albo kto nie powinien używać soli do ciała, soli do ciała, do stóp. O, tak. No dobrze. I kosmetyk, o którym chciałam powiedzieć,
bo dużo, duży jest wybór wśród soli. Na przykład niech będzie peeling, sól, znaczy peeling. Peeling solny, tak, peeling solny. Niech będzie na przykład ženšeniem, niech będzie sól brzoskwiniowa, czy sól z zieloną herbatą, nieważne jaka. Najważniejsze, że to jest sól i nasze ciało lubi różne zabiegi z użyciem tych soli. Ja mam nadzieję, że używacie peelingów solnych do ciała. I mam nadzieję, że lubicie, bo mają cudowną konsystencję, przecudownie ciało przyjmuje te kosmetyki. Bardzo fajnie złuszczają martwy naskórek. Bardzo dobrze natłuszczają, nie wysuszają naskórek, bo jeżeli używacie, to na pewno zauważyliście, że po naszych solach skóra jest tak jakby lekko natłuszczona. Natłuszczona jest taka bardzo przyjemna i nawet nie zawsze nam się chce jeszcze używać dodatkowo kremów nawilżających do ciała. To wszystko oczywiście też zależy, jaką wodę mamy, tak? Bo czasami woda jest bardzo twarda w niektórych regionach i wtedy no, trzeba jakby jeszcze nawilżać ciało. Ale co nam taka sól daje? Sól, ponieważ jest z soli morskiej, więc jest bogata w mikro-makro elementy, więc daje skórze właśnie to odżywienie. Przez to, że ścieramy martwe naskórek, to poprawiamy krążenie krwi i limfy. Przez to, że właśnie masujemy, to likwidujemy napięcie w mięśniach. Robimy tak zwany masaż, co bardzo dobrze wpływa ogólnie na nasz organizm i, no i wtedy robiąc masaż, to możemy zbadać siebie, zbadać swoje ciało, uciskając no, na pewne punkty. I taką mapkę myślę, że możecie ściągnąć sobie z internetu, bo jest sporo tego. Zasada jest bardzo prosta. Góra stopy, wiadomo, będzie odpowiadać za głowę, zatoki, oczy, nos, gardło, tarczyca, czyli, no wiadomo, górna część, tak? Środkowa część stóp będzie, wiadomo, odpowiadać za to, co się znajduje poniżej. Trzustki, żołądek i jelita. I dolna część, wiadomo, że to są narządy miednicy. I jest jeszcze druga strona, tak. To tam już też możecie taką też mapkę ściągnąć, tam już jest kręgosłup, pewne tam jakieś tam wiązadła, jakieś tam też drobne już takie rzeczy, też to wszystko można sprawdzić. Najlepiej taką mapkę mieć, wydrukować, mieć to pod ręką i wykonując taki rozluźniający masaż czy peeling, dobrze byłoby właśnie no, na to wszystko zwrócić uwagę. Poza tym, robiąc masaż i wiedząc o tym, że coś jest nie tak, że gdzieś w niektórych miejscach przy uciskaniu jest dyskomfort, jest nieprzyjemnie, bole, no to tym bardziej powinniście mieć tą mapkę, bo takie masaże, znaczy powiem tak, jesteście w stanie siebie uzdrowić sami. Każdy człowiek może to zrobić sam. Tylko no, odrobinę cierpliwości, tak, czasu, a no, parę minut dziennie ja uważam, że no,
można znaleźć. Ja tak zawsze mówię, to dotyczy twarzy, że trzeba znaleźć czas, tak? To dotyczy pielęgnacji stóp, trzeba znaleźć czas, to dotyczy ciała, trzeba znaleźć czas. Oczywiście, ale na wszystko trzeba znaleźć czas, ale przecież no nie jesteśmy zwierzętami, prawda? I nie jesteśmy, nie mieszkamy w, nie wiem, w XVII wieku, tylko jesteśmy w XXI wieku i powinniśmy wszystko zdążyć zrobić i powinniśmy już dawno, zszedliśmy z drzewa, już dawno, i powinniśmy po prostu dbać o siebie i myślę, że nie odkryje Ameryki o tym, że tak, trzeba dla siebie znaleźć czas. I tyle. I ten, kto chce, to ten znajdzie na pewno, a ten, kto nie chce, to na pewno nie będzie tego robić. Więc ja na pewno też nie jestem od tego, że będę tutaj każdego przekonywać o tym, że trzeba znaleźć czas, zróbcie to. Jesteście oczywiście osobami dorosłymi i dobrze wiecie, co powinniście zrobić dla siebie. A ponieważ Tiandę to jest korporacja zdrowia i urody, no to głupio mi byłoby mówić tylko ze strony piękna, tak, że umalujcie się, połóżcie taki i taki krem, bo on tam dobrze zrobi, od młodzi o 10 lat i tak dalej, i tak dalej. Tak to nie jest. Chyba wy wszyscy o tym dobrze wiecie. Trzeba troszkę przyłożyć się do tego, żeby i dobrze wyglądać, i dobrze się czuć, bo to jednak dotyczy zdrowia. A po 40 powiem tak, człowiek zaczyna się sypać. I tak jest. Najpierw przez 40 lat pracuje na to wszystko, że później się sypie, a potem trzeba to wszystko w odwrotnym kierunku robić. Więc tak, mamy problemy wszyscy i jeżeli my to nie zrobimy dla siebie, to nikt dla nas nie zrobi i nikt nam nie pomoże. Po prostu. Sprawa jest prosta. Albo ktoś to robi, albo ktoś tego nie robi. Dobra. Jeszcze mamy takie przesodowne kąpieli do stóp, które mają bardzo fajne działanie i dobrze byłoby mieć takie małe saszetki, są bardzo przyjemne. Mają też przyjemny zapach, działają tak odprężająco, relaksująco. Robić sobie takie kąpiele solankowe. I być może można byłoby po prostu naleć wody do miski i tyle, ale nam przecież chodzi o to, żeby jeszcze w jakiś tam sposób zadziałać dla swoich stóp. I to, o czym ja mówiłam na samym początku, że większość ludzi chowa swoje stopy, większość ludzi nie pokazuje swoich stóp. No owszem, z tego powodu, że nie dba i z tego powodu też, że na stopach widać pewne rzeczy, a my chcemy to ukryć. Widać, co się dzieje z naszym organizmem. To może być pocenie się stóp, to może być jakiś przykry zapach, to może być grzybica, ktoś o tym nie wie, że to jest grzybica. To mogą być odciski, które też nie są fajne. To mogą być pękające stopy. No, jest sporo tego wszystkiego i przez to ludzie nie pokazują stóp. Po prostu to już jest, tak to jest już przyjęte, że ta część ciała jest najczęściej zakryta. Co nam dają takie kąpiele? W ogóle w Azji jest przyjęte coś takiego, że kiedy mąż przychodzi do domu, to kobieta go wita wiadrem wody, nie miską wodą, a jak u nas to jest przyjęte, tak? Że, znaczy u nas kobieta nie, na pewno nie wita męża z miską wody, tylko ja mówię o tym, że jeżeli robimy kąpieli do stóp, to robimy to w misce. W Azji uważają, że jeżeli robić kąpiele, to muszą być, znaczy to musi być wiadro, tak? Bo jest tak, jak ja zawsze mówię, że twarz kobiety kończy się na pępku, tak? Więc nie kończy się na tunie, tylko do brody powinniśmy dbać, tylko niżej. To w Chinach uważa się, że stopy kończą się na kolanach. I dlatego musi być wiadro, żeby, myślę, że to ma sens i
Znaczy nie myślę, tylko próbowałam, więc używałam, więc wiem, jak to jest. Rzeczywiście tak jest o wiele lepiej. I oczywiście razem spróbować, na pewno ulga będzie niesamowita. Ale właśnie dokąd? Dobrze byłoby oczywiście wprowadzić coś takiego, gdyby ktoś zrobił taką przyjemność, tak? Ja już tutaj nie mówię tylko o tym, że kobieta powinna robić takie rzeczy, witać męża z wiadrem wody. Dobrze byłoby, wiadomo, że tego no, nikt nie będzie robić, ale i nie codziennie, ale raz na jakiś czas coś takiego zrobić sobie nawzajem, taką przyjemność, myślę, że każdy może. No, to jest fajne. No i wracając do tych kąpieli solankowych, bardzo dobrze byłoby mieć. Dlaczego? Dlatego, że oni mają też takie prozdrowotne działania, czyli dezynfikują, no, pomagają zagojeniu jakichś tam mikrouszkodzeń, mikroran, działają też antybakteryjnie i antygrzybicze. W zależności oczywiście, jaki składnik dominuje w tych saszetkach. No, poza tym zawierają dużo mikro-makro elementów, co też dobrze robi, tak samo jak i soli, tak? Dobrze robi dla skóry stóp. A wracając do peelingu, do soli, to kto powinien używać takich, znaczy inaczej, kto nie powinien używać peelingów solnych? Nie powinny używać osoby, które mają tendencję do pękających stóp. I takie osoby, którym pękają stopy, bo to nie bierze się, wiecie, o, od zaraz, tak, od wczoraj, bo to na pewno już się gromadziło, ten problem gromadził się bardzo dawno i tak się stało. I też takie osoby, którym pękają stopy, pięty, nie powinny używać tarki do stóp. Dlaczego? Dlatego, że wbrew pozorom, bo pękające pięty na pewno, no, widzieliście na pewno, jak wyglądają pękające pięty, mają taki bardzo gruby naskórek, bardzo gruby i nam by się wydawało, że o, tutaj tylko trzeba ostro zadziałać i zaraz pach, pach i już i zlikwidowaliśmy. Nie, nie, nie. Nie wolno takich rzeczy robić. Z takimi stopami trzeba postępować bardzo delikatnie. I przy takich stopach bardzo dobrze byłoby używać peelingów i naszych właśnie peelingów enzymatycznych. I tutaj nieważne, czy to będzie peeling z tłuszczem węża, czy to będzie peeling, który przeznaczony jest do twarzy, nieważne. Najważniejsze, na pękające stopy nie używamy soli, znaczy peelingu solnych, tak? Te kąpiele solne jak najbardziej, ale nic takiego ścierającego, mocnego nie używamy. Ale o tym za chwilę jeszcze. Rozgrzewająca stóp do rozgrzewająca kąpiel do stóp Talasa. Zachęcam, uwielbiam i uważam, że to jest produkt unikatowy. No i jedyny w swoim rodzaju. Chyba jeszcze nie spotkałam się z takim, nie widziałam nigdzie takiego podobnego produktu. No, chociażby, znaczy z kilku powodów jest unikatowym. Jeżeli próbowaliście, to na pewno zauważyliście, że tam, znaczy jak otwieracie, to macie trzy saszetki i jedną saszetkę wsypujecie do wody i przy tym ta woda absolutnie nie musi być mocno gorąca. Pamiętacie, jak w dzieciństwie nam, no, praktycznie każda mama czy babcia przy przeziębieniach no,
robiła nam takie kąpiele, mocno otulała nas jakimś kocem, prawda, jakaś gorąca herbata malinowa i gorąca kąpiel do stóp i jeszcze dolewała co chwilę z czajnika gorącej wody i ja pamiętam, że je dosypowali jeszcze taką gorczycę, żeby, no, żeby woda była jak najbardziej, znaczy trzymała to ciepło. Oczywiście to wszystko działa, bardzo działa i w dzisiejszych czasach też to działa, ale dzieci nie lubili takich kąpieli, ponieważ no, wytrzymać bardzo ciężko jest, trzymając stopy w takiej mocno gorącej wodzie. A teraz mamy właśnie tą sól talaso, przy której no absolutnie nie trzeba mieć mocno gorącej wody, po prostu normalna gorąca woda, nie wrzątek. Wsypujemy tą pierwszą saszetkę i ta właśnie pierwsza saszetka jest taka, że no, zaczynają się robić cuda w tej misce, tak, bo woda pulchnie. Pojawiają się takie kryształki i robi się taki śnieg z tej wody. I to jest, uważam, super zabawa dla dzieci. I wtedy dziecko może no, posiedzieć trochę, trochę pobawić się i no, przynajmniej po prostu no, nie ucieka. I najważniejsze jest tutaj, znaczy w tej soli to, że ona bardzo długo trzyma cieplę i ona rzeczywiście rozgrzewa stopy, rozgrzewa nasz organizm jakby od wewnątrz. To nie jest tak, że tylko na chwilę rozgrzaliśmy naszą skórę i no, jakieś tam tkanki i po chwili tam pół godziny, godziny i znowu mamy zimne stopy. Tak nie jest. Ona rzeczywiście utrzymuje ciepło i bardzo, i mimo to, że po 15 minutach niby ta woda, no, nam się wydaje, że jest już zimna, bo tam jakieś 37 stopni to nie jest taka już gorąca woda. Ale i długo też w tym nie trzeba siedzieć, wystarczy 10-15 minut, ale jednak stopy są od jakby no, ciepłe, przyjemne od środka. Druga saszetka to jest kolejne cudo, wsypując do tej miski z tą galaretą, taką, która jest w miejsce z naszymi nogami. Ta druga saszetka jest po to, żeby rozpuścić ten śnieg, tą galaretę i wtedy też możemy obserwować takie cudeńko, jak powoli robi się woda miękka. Zmienia się właśnie postać tej wody i to jest, no właśnie, to jest super zabawa. Myślę, że nie tylko dla dzieci, ale dla dorosłych też. Rozumiem, że to wszystko też jest składniki i tak dalej, żeby nas zachęcić, żeby pokazać nam, że to może być coś wyjątkowego, ale to jest wyjątkowe. Poza tym to jest taki produkt, którego nie da się pójść kupić do drogerii czy apteki. Nie. Ale oprócz tego, że jest to taka no, zabawa, jakieś tam efekty, ale to jest też bardzo dobre działanie, które poprawia mikrokrążenie naszych stopach i rozgrzewa się ogólnie cały organizm. No a potem, kiedy wyciągamy stopę, to wystarczy 15 minut. Tak, to jest trzecia saszetka i to jest takie masełko, taki olejek w sumie, który no, wsmarujemy w nasze stopy. Jest tego bardzo dużo i ja uważam, że to można nawet podzielić i na kilka razy, ale próbowałam, ale myślę, że lepszy jednak efekt jest, kiedy jest no, całe te saszetki jednorazowo zużyte. Także moim zdaniem jest ten produkt niesamowity i
dobrze byłoby, żebyście używali i dla siebie, i dla całej rodziny. I to oczywiście jest taki produkt potrzebny wtedy, kiedy, no właśnie teraz, tak, bo kiedy zaczyna się okres taki przeziębień. Ja już nie chcę mówić o koronawirusie i tak pewnie wy też, ale przeziębienia zawsze w tym okresie były, są i będą, więc po prostu no, musimy sobie radzić z tym, co jest. Jedźmy dalej. Po takich różnych kąpielach dobrze byłoby stopy posmarować. Czym smarujemy? Smarujemy oczywiście no, to, co nam proponuje C&D, prawda? Ale wybierając po co i do czego nam to wszystko jest potrzebne. Kremów mamy bardzo dużo. I no właśnie, i tak, żebyśmy w tym, no, tym, żeby się nie pogubić, tak, żeby wybrać odpowiedni krem i być z niego zadowolony. No, weźmiemy na przykład taki krem, który jest z propolisem i rozmarynem. To jest bardzo mocno odżywczy krem. To jest krem, który zmiękcza odciski, nagniotki, to jest krem do suchej skóry, mocno suchej skóry. I do takich zmęczonych, ponieważ rozmaryn, no, dosyć fajne składniki, rozmaryn i propolis działają w taki sposób, żeby zadziałać i znaczy jak to, stymulujące ogólnie na cały organizm. Poza tym, no, tak się mówi, że rozmaryn działa detoksykująco. No dobra, okej, okay, niech tak, tak zostanie, tak to będzie. Odświeżają skórę, olejek jest z drzewa oliwnego i tutaj chodzi o przywrócenie płaszcza hydrolipidowego, czyli o no, ogólnie o lipidy. Tak, czyli jeżeli skóra jest bardzo sucha na stopach, a często jest tak, że my nasze ciało smarujemy, a zapominamy posmarować stopę. I skóra no, po prostu z czasem robi się sucha, sucha i nawet jeżeli nie mamy pękających stóp, a pękających pięt, ale jednak skóra na stopach jest bardzo sucha. A poza tym dobrze byłoby też takim kremem smarować nie tylko stopy, ale tak jak mówiłam, do kolana. A dlaczego? Dlatego, że jest inny problem, jest problem z tym, że nogi ogólnie bolą, puchną i są ciężkie i krążenie nie jest takie, jakie nam się, by się chciało, tak? Albo na obcasach dużo chodzimy, albo ogólnie mało chodzimy, bo człowiek powinien chodzić tak naprawdę dziennie 10 tysięcy kroków, a tyle nie chodzi. A dobrze byłoby, bo wozimy siebie w samochodzie i teraz są zegarki, które można kupić i sprawdzić, ile kroków wykonujemy dziennie, jak śpimy, jakość snu. To są bardzo fajne rzeczy i fajnie, że żyjemy w takich czasach, że wszystko to można sprawdzić i mieć kontrolę nad własnym zdrowiem. Poza tym to są takie saszetki, które no moim zdaniem są bardzo wygodne. Ja lubię coś takiego, nie każdy to toleruje. Niektórzy lubią w tubce, niektórzy lubią w słoikach, a no, mnie to się podoba. Dlaczego? Dlatego, że to zajmuje bardzo małe miejsce. Dlatego, że wystarczy igiełką zrobić małą taką dziureczkę, żeby krem się nie wywietrzył i powoli wyciskać sobie tyle kremu, ile trzeba. I są dosyć wydajne, bo jedna saszetka to może być i na 20-30 zastosowań, a może i więcej, w zależności od tego, kto i jak używa. Jeżeli ktoś lubi w słoikach, no po prostu można wycisnąć to do jakiegoś malutkiego słoika, jaki macie i w taki sposób korzystać. Poza tym to są saszetki, które bez substancji zapachowych, bez parabenów. I to jest właśnie bardzo fajna, wygodna rzecz, bo najczęściej takie kremy właśnie są nie w słoikach, a właśnie w takich saszetkach.
bo bardzo ważne, żeby zachowanie, znaczy, żeby zachować świeżość tego produktu, właśnie robią przy takich opakowaniach. No i co jeszcze, są dosyć tanie. A dlaczego? Dlatego, że jest takie, a nie inne opakowanie. Tak? To też powinniśmy zdawać sobie sprawę, że na opakowania też wydają się pewne pieniądze. I drugi krem też z tej serii to jest krem do rąk i nóg, lękowe trawy, i ten w ogóle jest moim zdaniem bardzo taki uniwersalny, bo jak widzicie, możecie do rąk, no i jest właśnie fajne tym, że taką saszetkę wrzucisz do torebki, ona jest mała, zgrabna, w ciągu dnia też, a my teraz bardzo dużo myjemy ręce, prawda, bardzo. I ręce nasze są przesuszone i po prostu na szczęście w Tiandę jest bardzo dużo kremów do pielęgnacji dłoni, ale też no, u mnie to stoją chyba wszędzie te kremy. Ale żeby, no, nie zawsze to jest wygodne, znaczy mam spore te tubki kremów, nie zawsze można wrzucić do torebki, ale takie saszetki to zawsze można mieć pod ręką. Tutaj mamy wyciągi z roślin Altaja. Bardzo fajne, bo to jest szalwie, dziurawiec, rumiana, które działają właśnie tak nawilżająco, uspokajająco, wyciszająco. Tak, bo to wiecie, skóra na dłoniach i na stopach może być zestresowana, tak samo jak i na twarzy. I ja już tutaj nie mówię o takim stresie, wiecie, który oddziałuje na cały organizm. Chciałabym kiedyś zrobić taki webinar, jak stres oddziałuje na naszą skórę. I tutaj mi wcale nie chodzi o stres taki wyniszczający naszego organizmu, tylko właśnie stres, co robi z naszą skórą. Dajcie znać, jeżeli chcecie taki webinar, to zrobimy coś takiego i powiedziałabym, no, jakich składników szukać w kosmetykach, żeby no, poradzić sobie ze stresem. Bo często bywa tak, że no dobrze, bo już zaraz pójdzie inny temat. No, skończmy. Już, dobra. Nie będziemy teraz o twarzy, wracamy do naszych stóp. Dobra. Okej, dobrze, dzięki, że odezwaliście się. Zrobimy coś takiego. Dalej. Też, no tak jak i z propolisem, krem jest bez parabenów. Jest, no można powiedzieć, że jest takie naturalne. I jest też tutaj olejek z drzewa oliwnego, czyli taki jest lekko natłuszczający, nawilżający krem. I jest z mięty pieprzowej i on będzie takim no, lekko chłodzącym, takim odkażającym, dezynfekującym. No dobrze byłoby też sprawdzić. Wiadomo, że to są takie produkty i krem z propolisem i ten krem lękowy, to są takie produkty uniwersalne i mogą używać absolutnie każda osoba. I ponieważ, aha, to jest też jeszcze taki bardzo fajny składnik nawilżający NMF, czyli nawilżający, jeszcze raz, naturalny nawilżający czynnik skóry, czyli no, o czym już wspomniałam wcześniej, który odbudowuje płaszcz hydrolipidowy. A przez to mięta będzie działać też odświeżająco i tonizująco. Bardzo fajna seria z tłuszczem węża. No, można powiedzieć, że jak dla tej serii jest sporo produktów i można też jakby tutaj wybrać, ale chciałabym jednak zaliczyć tą serię do takich kremów, nazwijmy to, do zadań specjalnych. Jeżeli dawno mnie
słuchacie, no to wiecie, że ja produkty, które są do zadań specjalnych, u mnie to są takie preparaty, które w innym świecie, czyli w Rosji, można byłoby nazwać produktami leczniczymi. W Polsce tego nie wolno tak nazywać, więc osoby, które nowe, osoby, które mnie dopiero teraz słuchają, to wiedzcie, że takie produkty ja nazywam produktami do zadań specjalnych. My mamy produkty do włosów, na przykład do zadań specjalnych, do ciała, do zadań specjalnych i mamy właśnie do stóp. Dlaczego? Dlatego, że seria jest niesamowicie bogata, jeżeli chodzi o skład, znaczy bogata przez chociażby ten jeden składnik, czyli tłuszcz węża, ale oczywiście nie tylko to, bo przecież ta cała seria podpiera się jeszcze różnymi innymi składnikami, prawda? Ale składnik tłuszcz węża jest znany od bardzo dawna. Od bardzo dawna. I na początku, no teraz to mamy kremy, a na początku to były kiedyś maści. Znaczy, no tak, takie substancje smarujące. I ponieważ tłuszcz działa, no ma działanie takie bardzo regenerujące, gojące, bardzo dobrze się goją rany. I my z tej serii mamy krem w tubce, taki można powiedzieć tradycyjny. Mamy krem regenerujący, mamy no, tak jakby krem ten regenerujący, on jakby jest no, przeznaczony też dla osób, które mają tendencje do potliwości. Drugi krem profilaktyczny, on ma takie, no może głębsze działanie, o nim chciałabym powiedzieć. I mamy peeling. I o peelingach wspomniałam na początku webinaru, że peeling robimy wtedy, kiedy, znaczy zamiast peelingów solnych. Tak, my nie robimy. Wtedy, kiedy mamy jakieś podrażnienie na stopach, to wtedy, kiedy są stopy cukrzycowe, tak, kiedy są ciężko gojące się rany, nie robimy solnych peelingów. Robimy i też wtedy, kiedy są rany, to raczej peelingu też słyszymy, że nie robimy, ale kiedy już takim lekko, takim no gojącym stanie, to wtedy tak możemy. Przy pękających stopach jak najbardziej, czy będzie ten peeling z tłuszczem węża, czy to będzie peeling do twarzy, który jest przeznaczony na przykład, nie wiem, ogórkowy, cytrynowy, to takie też może być wykonywany do robienia stóp. Ten peeling jest wzbogacony o kwas mlekowy, aminokwasy, kolagen, mocznik salicylny i kwas jabłkowy. Mnie najbardziej interesują w tym peelingu dwa składniki. Mocznik i salicylany. Dlaczego mocznik? Dlatego, że mocznik jest takim składnikiem, który daje najlepsze nawilżanie skóry. Najlepsze. Nie ma lepszego produktu, znaczy składnika, nie ma. Wszyscy ganiają się za kwasem hialuronowym, wszyscy no, co opętani po prostu, szukają różnych jakichś cudyniek, kremów i serum z kwasem hialuronowym. Nie musicie tego robić, bo u nas prawie każdy krem zawiera kwas hialuronowy, także bądźcie spokojni, wszystko co trzeba, to dostajecie w naszych produktach. Ja mówię ogólnie o kobietach, ogólnie to co teraz jest, co się często mówi w telewizji, w czasopismach i tak dalej, i tak dalej.
że niby takim, no niby, oczywiście jest kwas hialuronowy, jest bardzo dobrze nawilżaczem tłuszczu, ponieważ ten kwas, znaczy on jest zawarty w naszej skórze, my go tracimy z czasem, wiadomo, i powstają zmarszczki i tak dalej. A jeżeli jest nieodpowiednia ilość, ale to, co daje mocznik, to nie daje kwas hialuronowy. Mocznik jest najlepszym nawilżaczem skóry. Najlepszym. Więc szukajcie produktów. No, mam nadzieję, że u nas będzie do twarzy też. Może jakiś krem się pojawi w końcu też z mocznikiem. Ale ten peeling właśnie zawiera mocznik, czyli daje takie dodatkowe nawilżenie skóry. I będzie jak najbardziej potrzebny osobom, które mają popękane stopy. Oczywiście to wcale nie oznacza, że osoby, które nie mają tych problemów, nie muszą czy nie powinny używać tego peelingu. Nie, absolutnie każda osoba. I ten peeling jest rewelacyjny. A poza tym są też tutaj salicylany, które złuszczają martwy naskórek w bardzo delikatny sposób, ale jednak to złuszczanie, które powinno być, to jest. Także produkt jest niesamowity. Uwielbiam, polecam i ogólnie ta seria strzał w dziesiątkę, ja myślę, że rewelacja. Musicie to sprawdzić po prostu na sobie i w ogóle każdy powinien dobrać dla siebie odpowiedni preparat. To jest tak jak ze wszystkim, prawda? Trzeba po prostu sprawdzić, zakochać się i tyle. Cała ta seria dezynfikuje, nieprzyjemne zapachy likwiduje, pocenia się stóp. Dlaczego? Dlatego, że poprawia się mikroflora naszych stóp. Tak. Poza tym dzięki tym kremom regenerującemu i profilaktycznemu, czyli te w saszetkach, to pomagają usunąć odciski i pęknięcia na skórze stóp. Jeżeli chodzi o produkt profilaktyczny, to on uważam, że po prostu jest takim uniwersalna apteczka, która powinna być absolutnie w każdym domu. Ja zawsze o nim mówię, kiedy mówimy o takich produktach i on u mnie jest na pierwszym miejscu. Dlaczego? Albo no, to jest taki hit. Tiandę, dlaczego? Dlatego, że oprócz tego, że działa na pękające stopy, bardzo no, łagodzi, można tak powiedzieć, wszystkie te problemy dolegliwości, likwiduje ten problem, bardzo pomaga przy grzybicy. Ja absolutnie nie chcę to powiedzieć, że on leczy od grzybicy, on pomaga, bo wiadomo, że grzybicę, jeżeli ktoś ma, to trzeba leczyć i to jest takie dosyć długie leczenie. Więc uważajcie na siebie, noście klapki i nie zakładajcie cudzego obuwia, żeby nie mieć takich problemów. Poza tym grzybice też mogą mieć osoby, które mają cukrzycę, znaczy mają tendencję, to wcale nie oznacza, tak, że akurat wszystkie takie osoby mają, tak, mogą mieć, więc na to trzeba po prostu też uważać. Osoby, które noszą no, po kilkanaście godzin obuwie, stopy się pocą i jak oni się pocą, są wilgotne, rozwijają się bakterie. Tam, gdzie bakterie, tam do grzybicy po prostu no, bardzo szybko. I czasem jest tak, że po prostu ktoś ma taką tendencję, po prostu. Ktoś ma, ktoś nie ma i tyle. Ktoś ma szczęście, a ktoś niekoniecznie. I tyle. I na to trzeba po prostu być no, bardzo, bardzo uważnym i dbać o stopy. I tyle, bo wtedy, kiedy jest nieprzyjemny zapach, kiedy stopy się pocą, no to właśnie, a pocą się, jest nieprzyjemny zapach z tego powodu, że już tam są bakterie, rozwijają się, tak? Kankana tańczą, tak? To
To tutaj już no, trzeba taką no, dosyć sporo poświęcić czasu na to, żeby pozbyć się tego problemu. Ten krem jest, zawiera taki bardzo fajny składnik jak kamfora, która właśnie ma działanie antyseptyczne, dezynfekujące i owadobójcze. I dlaczego właśnie ten produkt jest takim uniwersalnym? Bo my używamy go nie tylko do stóp, do pękających stóp. Używamy go wtedy, kiedy właśnie owadobójcze, tak? Bo możemy posmarować dzieci wtedy, kiedy ugryzie komar. Znaczy nie tylko dzieci, siebie też, ale dzieci, wiecie, na dziecięcej skórze bardzo szybko bąble powstają, skóra jest podrażniona i dziecko też drapie, tak? Więc ten krem przez ten zapach, właśnie zapach ma kamforę, takie troszkę i troszkę ma działanie takie chłodzące, właśnie łagodzi te wszystkie takie skórne zmiany. Po pierwsze, po drugie, przez to, że ma antyseptyczne działanie i dezynfekujące, jest bardzo dobry na opryszczkę. I w ogóle ten krem taki uniwersalny, który jest nawet bardzo dobry na twarz. Wtedy, kiedy mamy problem z jakimiś wypryskami, jakiś nam się pojawił, nie daj Boże, pryszcz, którego nie było 100 lat i nagle się zjawił, tak? Wtedy nawet przy skórze trądzikowej też może pomóc. I w ogóle ta jedna saszetka, można ją, znaczy jedną taką saszetkę wziąć w podróż i mamy załatwione. Absolutnie wszystko, nie trzeba mieć 1000 innych słoików. Jest rewelacyjny ten krem. Rewelacyjny. Sprawdźcie, na pewno będziecie zadowoleniem. Problem z pękającymi stopami. Jaki jest problem? No, najczęściej oczywiście jest to odwodnienie skóry. I to jest nie tylko na stopach, to ogólnie u takich osób skóra jest no, sucha całego ciała. Na stopach oczywiście też. Odwodnienie skóry, pojawiają się odciski. Odciski to są takie fragmenty grube, przesuszone skóry. To mogą być pod palcami, mogą być pod piętami. I sprzyja temu też długie stanie, niewygodne obuwie, niestety nadwaga też przyczynia się do tego. Mogą być też takie schorzenia jak niedoczynność tarczycy na przykład, albo brak witamin, to może być na przykład witamina A, brak mikro-makroelementów, to może być brak żelaza, trzeba na to wszystko zwrócić uwagę. To mogą być choroby skóry, tak jak na przykład łuszczyca. No i to mogą być też kosmetyki agresywne, no najczęściej to są jakieś żele mocne, agresywne albo mydło i może być też silne szorowanie skóry. I to, o czym ja mówiłam na samym początku, że nie wolno na pękające piętra używać soli, to właśnie im częściej szorujemy takie stopy, to tym jest gorzej. Więc z takimi stopami postępujemy bardzo delikatnie. Robimy delikatny peeling, ale peeling robimy wtedy, kiedy zrobimy kąpiel solanowy, tak? Albo talasa na przykład, zrobić sobie przyjemność. Potem peeling sobie robimy i potem już kremowanie. I kremowanie przy pękających piętach to może być różnie, bo może być tutaj na przykład no, krem z tłuszczem węża, obojętnie który może być. Może być takie plaster serii, podobasz mi się, tak, z tej koreańskiej serii. Bo czym jest wygodny ten plaster? Tym, że on ma taki kształt bardzo wygodny, który się przykleje i on obejmuje pięty lub łokcie, gdzie też skóra jest często bardzo sucha. No i możemy z tym chodzić godzina, dwie,
jakby no, nam to nie przeszkadza, a plaster swoje działanie robi. Także nowocześnie, tak, owszem, wygodnie, tak, bo nic się nie klei. Możemy robić swoje sprawy, to jak z maseczkami w płachcie, tak, że niby położyliśmy, możemy chodzić, ale ja czegoś takiego nie lubię, nie popieram. Dalej. Zamiast kremu może być oczywiście taki plaster, bo to jest taki plaster okład, tak, bo swoje zrobi i tyle. Dalej, możemy użyć takiego kremu, który jest właśnie przeznaczony na pękające stopy i być może niektórym wygodniej jest właśnie taka propozycja, czyli w takim fajnym słoiczku i on takim, no, przez swój skład oczywiście bardziej jest przeznaczony na pękające stopy, a w składzie mamy cudowny składnik olej z rokitnika. Rokitnik w ogóle jest takim produktem, no ja bym powiedziała, że pomocniku chyba jest takim drugim fajnym, rewelacyjnym, regenerującym składnikiem, który jest praktycznie na wszystko. Rokitnikiem można nawet wrzody leczyć. Także i jest na wszystkie takie rany, uszkodzenia jest jak najbardziej. No i oczywiście taki i alantaina, która pomaga w regeneracji na skórkę, i hialuronat sodu, czyli kwas hialuronowy, i składnik NMF, czyli to jest taki składnik naturalny, czynnik nawilżający. I dalej już taki dodatkowy olejek z kameli, który jest drogi i no, ma niesamowite działanie odmładzające, regenerujące, nawilżające, no wszystko, czyli naj, to jest właśnie w tym składniku. Dodatkowo witamina E, antyoksydant i wyciąg z chryzantemy. Skład jest bardzo dobry, skład jest naturalny i jak najbardziej, czemu nie, na pękającym pięty. Z tarką na pękające pięty ostrożnie lub wcale tarki nie używamy. Dalej, krem, który ma zadanie zupełnie inne, to jest zielowy krem do nóg Deo Control, który bardziej jest dla osób, które no, borykają się z problemem pocenia się stóp. Ale pomimo tego, że on jest takim naturalnym dezodorantem do stóp, no bo przecież nie będziemy psikać, prawda, różne dezodoranty na stopy, tylko będziemy leczyć ten problem no, taki głównie skierowany, tak, produktami, które skierowane właśnie na ten problem. I oprócz tego, że tu jest taki kompleks olejków naturalnych, to jest jeszcze ten krem wzbogacony o cynk. A cynk, jak wiecie, myślę, że wiecie, bo cynk dodaje się do takich różnych preparatów wysuszających, gojących, bardzo dobrze pomaga w gojeniu, poza tym osobom, które też brakuje cynku, to właśnie robią się takie problemy nie tylko właśnie z poceniem się stóp, ale też mogą nawet być problemy z pękającymi stopami. Także trzeba na to zwrócić uwagę. Być może badania jakieś porobić, albo po prostu suplementacja, albo kremy właśnie, jak ten krem z cynkiem. Dobrze byłoby taki krem używać na nos. Jest krem naturalny, co nas pewnie wszystkich cieszy. Bez parabenów, nie jest jakoś specjalnie perfumowany. Jest takim kremem odżywczym, nawilżającym, zmiękczającym. I dobrze byłoby założyć skarpety.
posmarować się tym kremem na noc i założyć skarpetę. No, najlepiej oczywiście skarpetę bawełnianą, tak? I w ogóle czasem jest tak, że osoby mają tendencję do pocenia się stóp wtedy, kiedy no, nie wiedzą o tym, że trzeba nosić skarpetę bawełnianą, że trzeba wietrzyć obuwie, że trzeba zmieniać obuwie, że trzeba zmieniać wkładki, że trzeba uważać na to, co kupujemy, i czyli na środek też. Czyli nie tylko jak but, z czego jest zrobiony na zewnątrz, jak wygląda, ale też z tego na to, co jest w środku. Tak, bo materiał musi być też naturalny. Bo być może problem jest tylko w tym, i jak zlikwidujecie ten problem, no to i nie będzie tej tendencji do pocenia się. Dalej, mamy też skarpety turmalinowe. I no właśnie, to jest fajna rzecz, ale skarpety turmalinowe bardziej tutaj przeznaczone dla osób, które mają zmęczone nogi, które mają zimne nogi, ale o takich problemach ja mówiłam na samym początku naszego webinaru, czyli na co, na to, że trzeba zwrócić uwagę, jak pracują nerki i jak pracuje wątroba. Ale oczywiście zanim my tym wszystkim się zajmiemy, prawda, to no, trzeba jakoś sobie radzić i trzeba w jakiś sposób pomagać, więc oczywiście kupujemy takie skarpety i wtedy zajmujemy się problemem z nerkami i wątrobą. Turmalin, skarpety z turmalinem, ma takie punkty na stopach, te skarpety. Turmalin jest, no właśnie, czym jest i dlaczego on jest. Turmalin, no sekretem właśnie turmalinu jest co? Jest zawartość cząsteczek żelaza w krwi człowieka. I dzięki czemu pole magnetyczne wytwarzane przez turmalin wytwarza mikroprądy, które przyspieszają wymiany substancji w organizmie i regenerację tkanek. Taki jest właśnie sekret skuteczności turmalinu. Turmalin to jest kamień zdrowia i urody, tak on się nazywa. On ma wielokolorowy, ma różne kolory, piękne kolory. I w ogóle uważa się, że turmalin powinniśmy nosić na co dzień w kieszeni, bo on nas, jakby to powiedzieć, wzmacnia energetycznie, rozjaśnia nasz umysł, jest takim jakby magicznym kamieniem. Pomaga w zasypianiu, jakby ogólnie oczyszcza nas, więc no, czemu nie? Być może tak oczywiście i działa, i w ogóle uważa się, że nawet działa odmładzająco. No ja myślę, że jeżeli będziemy wysypiać się, jeżeli będziemy naprawimy swoje zdrowie, będziemy dbać o swoje stopy, kontrolować swoje stopy, no to i będziemy wtedy młodzi wyglądać. Więc wydaje mi się, że tutaj jest o tym tak, tutaj się mówi, a nie tylko o tym, że załóżcie skarpety i będzie minus 10 lat. Myślę, że to tak trochę nie tak działa, więc ale skarpety bardzo fajne, ja je mam, super, mamy dwie rozmiarówki, rzeczywiście działają, ogólnie mi się podoba jakość, nic z nimi się nie dzieje i rzeczywiście jakby to, no lepiej, wygodniej i cieplej się robi, kiedy mam na sobie, zwłaszcza teraz, kiedy są takie dni. No ja bardzo lubię. Pomagają przy zmęczeniu nóg i pomagają też, wspomagają, znaczy prawidłowe wydzielanie potu. To jest dla osób, które no, o tym problemie już mówiliśmy. Są też bardzo dobre przy wykonywaniu jakiejkolwiek aktywności fizycznej.
Są też, dlaczego? Dlatego, że osoby, które uprawiają sport, często noszą adidasy, prawda, i długo noszą, więc tutaj też no, te skarpety sprawdzają się jak najbardziej, bo głównie oczywiście chodzi o ten problem z poceniem się stóp. I tutaj poleca się takie skarpety, znaczy nam producent mówi o tym, żebyśmy jakby przyzwyczajali swój organizm do noszenia skarpet. Tych, no myślę, że to wszystko zależy od tego, jak się czujecie, bo tutaj nam się mówi, że jeden raz na dobę nosić przez 10-15 minut. No ja tak tego nie robiłam, założyłam i nosiłam i wszystko jakby było ok, jakieś tam takich niepożądanego działania nie czułam. Musicie na sobie po prostu sprawdzić, to jest tak jak ze wszystkim. Może to pierwszy raz i załóżcie na 10-15 minut, żeby sprawdzić, a potem już dalej wiedzieć, co dalej robić. Można na noc założyć, a można i w ciągu dnia. Dobrze, i ja bym chciała zakończyć nasz dzisiejszy webinar takim zdaniem. Podróż 1000 mil zaczyna się od jednego kroku. Zadbaj o stopy, którym go postawisz. To oczywiście nie ja powiedziałam, ale tak bym chciała zakończyć. I rzeczywiście bierzcie swoje stopy w swoje ręce. Nikt wam nie pomoże, póki sami sobie nie pomożecie. I proszę, zwracajcie na swoje stopy uwagę częściej, niż tylko wtedy, kiedy zaczyna się lato. Myślę, że to nawet dla siebie tak, no tak, to jest coś takiego, co wydaje mi się, że jeżeli to chodzi o kobiety, wydaje mi się, że kobieta lepiej będzie się czuła, kiedy będzie wiedziała, że ona jest zadbana od stóp do głów. I nieważne, kto to widzi, czy nie widzi, ważne, że ona o tym wie. To jest tak, jak z noszeniem drogiej, ładnej bielizny. Tak? A jeżeli chodzi o mężczyzn, no to to jest tak, jak z goleniem się. Po prostu. To jest, wszystko jest proste. Trzeba coś zrobić dla siebie i tyle. Poza tym to daje nam możliwość kontrolowania swojego organizmu. Dobra, moi drodzy, ja myślę, że na tym zakończymy. Ja oczywiście, jak zawsze, wszystkim życzę dużo zdrowia, dużo powodzenia i szczęścia. I jeżeli do mnie jeszcze macie jakieś pytania, to oczywiście odpowiem i już czytam. Czy łączyć skarpetki z turmaliną i plastry oczyszczające? Nie. Nie łączymy, ponieważ plastry oczyszczające to jest kuracja oczyszczająca i najpierw ją zrobimy, a potem będziemy nosić skarpety, ponieważ no, wtedy, kiedy zakładamy plastry, bo plastry oczywiście pod stopą, prawda, a skarpety mają też te punkty akurat w tym miejscu, gdzie te punkty turmalinowe, akurat w tym miejscu, gdzie mamy założone plastry. Nie, tego nie robimy. I w ogóle najpierw oczyścić organizm, zdjęcie, a dopiero potem już skarpety. No co? Dobrze. No to kończymy w takim razie. Jeszcze raz dziękuję wszystkim i dobranoc. Pa, pa.